Czasem, kiedy próbujesz rozpalić ognisko i jest mokre drewno, można się zniechęcić, jak nie masz podpałki zwłaszcza. I tak się mi parę razy zdarzyło, że się po prostu poddałem. Zbyt wilgotne było to wszystko. Dziś czytamy o Bożej wytrwałości, który mówi: ze względu na Jerozolimę nie spocznę, aż jej zbawienie zapłonie jak pochodnia. Mimo że człowieczeństwo, nasze człowieczeństwo jest tak bardzo nawilgocone naszą niewiarą, naszymi słabościami, Bóg nigdy nie podda się i to mamy na to dowody i właśnie Boże Narodzenie jest dowodem, że On nigdy się nie podda, aby zapłonęło to wilgotne naszą biedą człowieczeństwo Jego boskim ogniem, ogniem, który sprawi, że ze zwykłych ludzi staniemy się synami i córkami Boga. Nie spocznę, aż zapłonie Twoje zbawienie, mówi dziś Bóg. Można powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia to jest taki trochę traktat filozoficzny. Pytanie o archę, o początek wszystkiego. Pytanie, które filozofowie presokratejscy zadawali sobie z niesłychaną konsekwencją. Co było początkiem tego, że stał się świat? I dawali różne odpowiedzi, ciągle szukając tej, która ich zadowoli w pełni. I święty Jan w prologu do swojej Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, który słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, mówi: na początku było Słowo. Słowo, które było u Boga. Czyli Pan Bóg jest od samego początku zaangażowany w świat. Pan Bóg jest od samego początku gotowy, by ten świat sobą wypełnić. By każde Jego słowo miało swoją rolę w świecie. By każde Jego słowo nie pozostawało bez znaczenia. I wreszcie, by to najważniejsze słowo wypowiedziane przez Niego było dla świata znakiem zbawienia. Jan mówi o Słowie, ale mówi też o światłości. O światłości, która jest tak silna, że rozpromienia wszelki mrok. O światłości, której świat tak bardzo pragnie, a jednocześnie, kiedy ta światłość przychodzi, to świat jej nie zauważa, bo tonie w mroku. I ona pozostaje nierozpoznana. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. Tam tak naprawdę pojawia się stwierdzenie, że Słowo rozbiło swój namiot pomiędzy nami. Czyli stało się częścią naszej codzienności. Pan Bóg dzisiaj postanowił wziąć udział w życiu człowieka. Nie tyle dzisiaj, co na początku czasów. Bo to wszystko, czego w życiu doświadczamy, co jest naszą codziennością, co jest naszym życiem, naszym osobistym doświadczeniem, nie dzieje się z przypadku. Pan Bóg zaplanował i zapragnął Cię jeszcze przed tym, zanim stworzył świat. To wszystko stało się częścią Jego miłości. To wszystko, czego doświadczasz w życiu, nie jest pozbawione sensu. To wszystko, czego doświadczasz w życiu, jest zanurzone w Bogu i w Jego pragnieniu uczynienia Cię częścią Jego planu miłości. Warto dzisiaj pójść za tym Słowem. Warto dzisiaj zobaczyć, jak bardzo blisko w mojej codzienności Pan Bóg postanowił zamieszkać po to, by uczynić ją częścią siebie.